Siostra Basia wspomniała w modlitwie o wszechświecie. Cieszę się, bo dzisiaj będzie trochę o wszechświecie, bardziej o gwiazdach, też między innymi. A tak na poważnie dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić historią Abrahama, która jest opisana w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. W swoich rozmyślaniach będę się opierał też oprócz tego, że na Biblii, na książce Charlesa Swindola. Pod tytułem Abraham niezwykła podróż wiary pewnego Nomady. Zachęcam Was gorąco do tego, żebyście z tą książką się zapoznali, bo, bo jest naprawdę bardzo dobra, tak rzetelnie omawia historię Abrahama, tego, co on przeżywał, w jaki sposób rozpoczęła się jego wędrówka za Panem Bogiem, w jaki sposób Pan Bóg go powołał, no, cała historia jego jest tam opisana. I ja między innymi jedną historię właśnie tą. Opisaną w rozdziale 15, przeżyłem bardzo osobiście. To był taki pewien przełom w moim duchowym życiu i dzisiaj właśnie tym chciałbym się z wami podzielić. Także będę też cytował nieraz tą, tą książkę, która w jakimś sensie to, co tam było napisane w oparciu o Biblię, dotknęło się mnie. I jeszcze jedna taka uwaga, przed tym jak przejdziemy do, do rozważania, będę mówił o Abrahamie. Abraham, o tym Abrahamie z 15 rozdziału będę mówił Abraham, to jest, on tam jest nazwany Abramem, bo jeszcze nie doszło do zmiany jego imienia, także wybaczcie mi, że będę nieprecyzyjny, ale jak, później mi się to myli wszystko i mówię Abraham, Abraham, więc będę mówił po prostu Abraham. Przejdźmy zatem do Abrahama. Tak na pokrótce myślę, że wszyscy mniej lub więcej go znamy, jest to szczególna postać, która jest opisana w Biblii przez Żydów, chrześcijan i muzułmanów uznawany jest za ojca wiary. Apostoł Paweł w Nowym Testamencie w liście do Rzymian, w czwartym rozdziale pisze o nim jako o ojcu wszystkich wierzących. Wskazując na to, że to nie uczynki Abrahama, nie jego dobre postępowanie, nie to, co robił, spowodowały jego usprawiedliwienie w oczach Pana Boga, jego nawrócenie się do Pana Boga, ale zawierzenie Panu Bogu, wiara spowodowały to, że został przez Pana Boga usprawiedliwiony. Abraham nazywany jest w Biblii przyjacielem Boga. Autor tej książki mówi, że to jest jedyny przypadek w Biblii, w którym ktoś, jakaś osoba jest nazwana przyjacielem, wprost nazwana przyjacielem Boga. Tak się zacząłem nad tym zastanawiać i jeszcze jest z tego co wiem o Mojżeszu napisane, że rozmawiał z Panem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Także, no ale nie spierając się z tym autorem, może w, w języku, w którym Biblia te fragmenty były napisane, może rzeczywiście jest tak, że tylko Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Gdzie jest nazwany? W Izajasza w 41 rozdziale, w 8 wersecie czytamy: Lecz, Ty Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. I jeszcze w Nowym Testamencie, w liście Jakuba, drugi rozdział 23 werset. I wypełniło się pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Historia Abrahama opisana jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziałach od 11 do 25. I analizując te fragmenty, te rozdziały, możemy odkryć w jaki sposób kształtowała się przyjaźń pana Boga z Abrahamem. I powiem wam, że to jest bardzo fascynujące, bo mamy pierwszą księgę Mojżeszową, mamy początek Biblii, mamy człowieka, który o Bogu zupełnie nic nie wiedział, który wierzył w wielu bogów i nagle objawia mu się ten jedyny Bóg, w którego my wierzymy teraz. Objawia mu się Pan Bóg, objawia mu się Jahwe i powołuje go. Mówi do niego, chodź za mną, wypełniaj mój plan, idź tam, gdzie cię będę kierował. Zaufaj mi i idź tam, gdzie cię pokieruję. Pan Bóg w swojej autonomiczności, niezależności, wolności w podejmowaniu decyzji postanawia przemówić do Abrahama i przedstawia mu swój plan względem jego życia, jego przyszłości. I to jest niesamowite, jak, jak się w to wgłębimy, bo jest człowiek, było wielu ludzi, nie? A Pan Bóg powiedział. Wybieram Ciebie, Abrahamie, i z Ciebie wywiodę wielki naród. Dlatego moją uwagę tutaj zwraca ta autonomiczność, niezależność i wolność w podejmowaniu decyzji przez Pana Boga, bo On jest Bogiem i ma prawo podejmować takie decyzje. Abraham podąża za głosem Pana Boga. Jak czytamy jego historię, to czasem jest posłuszny w stu procentach, czasem nie słucha Pana Boga, czasem postępuje według swojego widzi mi się. Wywołuje to pewne kłopoty, krzywdzi to pewne osoby, które są wokół niego. Czasem Abraham kombinuje, nie pyta Pana Boga o zdanie, nie czeka na jego rozwiązania, ale generalnie kiedy czytamy jego historię, to widzimy rozwój relacji Między Abrahamem a Panem Bogiem widzimy to, jak wiara, zaufanie Abrahama względem Pana Boga wzrastają. Abraham pozostaje cały czas w relacji z Panem Bogiem. Pan Bóg nie odwraca się od niego, pozostaje mu wierny jest przy nim i konsekwentnie realizuje swój plan i też zachęca, pokrzepia Abrahama w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, w których pojawiają się jakieś wątpliwości. I właśnie, I właśnie o takiej sytuacji, która jest opisana w 15 rozdziale, będę dzisiaj mówił. jeszcze na to chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że Abraham, i to musimy sobie uświadomić. I fajnie sobie takie rzeczy uświadamiać, kiedy rozważamy Boże Słowo, bo wtedy, bo wtedy odkrywamy jakby głębie tych historii. Abraham nie miał informacji o Bogu tak jak my dzisiaj mamy. My dzisiaj o Panu Bogu, o naszym Zbawicielu wiemy wszystko. Mamy Stary Testament, mamy Nowy Testament, mamy różne komentarze, wiele różnych źródeł, a Abraham był człowiekiem, który absolutnie nic o tym Bogu, który mu się objawił, nie wiedział. Poznawał go, poznawał go w trakcie jego pielgrzymki, jego wędrówki, tak jak brzmi tytuł tej książki, którą przytoczyłem, wędrówki za Panem Bogiem. Przejdźmy do, już do tekstu Bożego Słowa. 15 rozdział pierwszej księgi mojżeszowej. Czytam z Biblii Warszawskiej od pierwszego, od pierwszego wersetu. Cały rozdział przeczytam. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział... Panie Boże, co, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Urhaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę i trzyletniego barana, nadto synogorlice, synogorlice i gołębice. I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abraham je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina amorytów a gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owo, owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twemu da, daję tę ziemię od rzeki Egipskiej aż po wielkiej rzeki Eufrat. Kenitów i Kenizytów i Kadmonitów i Hetytów i Peryzytów i Refaitów i Amorytów i Kananejczyków i Girgazytów i Jebuzytów. Kochani, chciałbym w pierwszym rzędzie zwrócić waszą uwagę, naszą uwagę na to, że pierwszy werset zaczyna się od trzech słów po tych wydarzeniach. O jakie wydarzenie chodzi? To te trzy słowa odnoszą się do wydarzeń związanych z walką Abrahama z królem Kedor Laomerem. Pamiętacie, była był najazd króla, kiedy królowie rządzący Sodomą, Gomorą i okolicznymi tymi miastami, państwami, zbuntowali się przeciwko dotychczasowemu swojemu władcy. Powiedzieli, nie będziemy uzależnieni od ciebie, i wtedy ruszył najazd tego króla Kedor Laomera. Jak się okazało, odniósł on sukcesy, a jak wiemy, Wśród pojmanych, pobitych, uprowadzonych do niewoli był Lot, czyli bliski, krewny Abrahama. I kiedy Abraham się o tym dowiedział, ruszył w pogoń za królem Kedor Laomerem, zastawił na niego zasadzkę i pokonał go, odzyskał swojego z lota. Lot odzyskał wolność. Wszyscy, którzy zostali uprowadzeni, z powrotem mogli wrócić do, do ziemi, którą wcześniej za, zamieszkiwali. I ten werset, pierwszy werset i te trzy wyrazy po tych wydarzeniach, one sugerują, że jest związek między tym, co się wydarzyło wcześniej, a tym, co, o czym jest napisane w XV rozdziale. Że jest związek między wydarzeniami walką z, z tym królem, a rozmową Pana Boga z Abrahamem. Swindoll w swojej książce wskazuje na taki związek. Pościg, zasadzka i bitwa z Kedorlaomerem mogły spowodować w Abrahamie takie głębokie, wywrzeć takie głębokie piętno. W sytuacji zagrożenia, dobrze wiemy, że w sytuacji zagrożenia, kiedy człowiek spotyka się z różnego rodzaju nadzwyczajnymi sytuacjami, Takimi zaskakującymi, bardzo mocno je przeżywa i one odciskają piętno na psychice człowieka. Jeśli chodzi o walkę, bo tutaj mieliśmy do czynienia z, walkę, z walką, z wojną, można powiedzieć, z, z wielką bitwą, to Psycho, nie wiem w psychologii no, w, w życiu wyróżnia się coś takiego czy, czy psychologowie mówią o czymś takim jak zespół stresu pourazowego w czasie pierwszej wojny światowej hmm, ten zespół miał nazwę szok pociskowy, a w czasie II wojny światowej zmęczenie bojowe. Obecnie jest to właśnie zespół stresu pourazowego. Jeśli ktoś śledzi informacje dochodzące z, z wojen, które mają miejsce, czy to w Afganistanie, czy w Iraku, czy w innych konfliktach, czy w innych regionach objętych konfliktami, to i śledzi na przykład wspomnienia żołnierzy, ja dużo na ten temat i czytałem i, i oglądałem różnych filmów, to Ci żołnierze przeżywają różne straszne, właśnie psychiczne dolegliwości związane z tym, co przeżyli. Taka dobra nazwa, określająca właśnie to, co się może w człowieku stać, rana duszy, niewidoczna dla oka, często prowadzi też do, do samobójstwa, i z tego co wiem, to w tysiącach liczeni są żołnierze amerykańscy, którzy popełnili samobójstwo na skutek doświadczeń w Iraku i w Afganistanie. Jeśli to nie był zespół stresu pourazowego w Abrahamie, kiedy puścił się w pogoń za królem, który najechał tamte ziemię, zastawił zasadzkie i wdał się w śmiertelny bój, bo każda walka jest związana z tym, że istnieje ryzyko utraty życia. Jeśli to nie był taki głęboki stres, to na pewno... Abraham musiał przeżywać jakąś refleksję, musiał przeżywać jakąś zadumę. Te przeżycia musiały spowodować, że zaczął się intensywnie zastanawiać i myśleć w głębi swojego wnętrza nad tym, jak wygląda jego życie, jaki jest cel jego życia, jakie są priorytety w jego życiu. W czasie takich sytuacji, w czasie sytuacji pojawia się moment, w którym ludzie przewartościowują swoje życiowe cele, priorytety. Człowiek zaczyna o nich inaczej myśleć. I bardzo możliwe, że właśnie ta rozmowa była sprowokowana takimi przeżyciami w umyśle Abrahama. I dalsze wersety, dalsze słowa, między innymi to, w jaki sposób Pan Bóg zwraca się do Abrahama, może to potwierdzać. Abraham nad czym Abraham mógł się zastanawiać, nad czym mógł myśleć po tym wielkim boju, po tym zwycięstwie, w zasadzie, po, po triumfie, mógł się zastanawiać nad tym, że przecież oto ma 85 lat oto już dwukrotnie, bodajże, albo nawet i trzykrotnie, Pan Bóg, który do niego przemówił, który go wyprowadził z jego miejscowości, gdzie Abraham zostawił wszystko dla Pana Boga zostawił swoje dostatnie, wygodne życie i poszedł gdzieś w nieznane. W tym, w tym, takim pobitewnym rozmyślaniu, Abraham musiał się zacząć zastanawiać, co z tymi obietnicami, a co by było, gdybym, gdybym zginął? Czy rzeczywiście Bóg ma rację, czy rzeczywiście Jego obietnice mają znaczenie dla mojego życia? Czy mogę zaufać tym obietnicom? Być może pojawiły się wątpliwości, to już jest taki mój wniosek, być może pojawiły się wątpliwości co do osoby Pana Boga, co do sensu wykonywania jego poleceń, co do bycia mu posłusznym. Być może Abraham zaczął zadawać sobie pytania, czy słuchanie Boga i posłuszeństwo jest tego warte. Wiecie, wspaniałe jest to, że Pan Bóg zauważył rozterki i rozmyślania, jakiekolwiek by one nie były, o jakimkolwiek nasileniu. Pan Bóg zauważył to, o czym myślał Abraham i odpowiada w ten sposób, nie bój się, Abramie, czyli gdzieś w sercu, w umyśle Abrahama musiał być strach, nie bój się, Abramie, ja mam tarczą Twoją, zapłatwa Twoja będzie sowita. Pan Bóg Wychodzi naprzeciw Abrahamowi, nie czeka aż ten ruszy do niego z pretensjami, z oskarżeniami. Pan Bóg dokładnie wie, co dzieje się w umyśle Abrahama i odpowiada mu. W swojej łaskowości przychodzi z pomocą w bitwie, jaką toczył Abraham w swoim umyśle. Po tej bitwie, kiedy ta bitwa fizyczna rozegrała się, kiedy odniósł wspaniałe zwycięstwo, kiedy powiózł za sobą wspaniałe, jak to się mówi, triumfy i to, co zdobył, to gdzieś tam w jego umyśle to, to zaczęła toczyć się bitwa, i Pan Bóg przyszedł i odpowiedział na, tą, na te jego rozmyślania. Zaczyna się rozmowa. Rozmowa Abrahama z Panem Bogiem. Abraham mówi, czytamy o tym, mówi Panu Bogu wprost o tym, co go niepokoi. Jest szczery, i wiecie, w tym widzę wspaniały przykład relacji, jaką może mieć Pan Bóg z człowiekiem, i człowiek z Panem Bogiem. Relacji, w której. Niczego nikt nie ukrywa, w której jest szczery. Kiedy przychodzi taka, taka potrzeba, to człowiek może przyjść i powiedzieć o wszystkim. I nie spotyka się z gniewem, nie spotyka się z potępieniem, nie spotyka się z odrzuceniem ale z łaskawą odpowiedzią, która tłumaczy wątpliwości, które rodzą się w życiu człowieka, w tym przypadku w życiu Abrahama. Pan Bóg odpowiada Abrahamowi i używa wspaniałego obrazu. Kto z was próbował kiedyś policzyć gwiazdy? Albo spoglądaliście w niebo i podziwialiście gwiazdy. Ja nieraz, nieraz mam takie chwile, ale był taki jeden szczególny moment, jak starczy czasu. To właśnie opowiem o nim, w jaki sposób ta historia wywarła w. Ra... Wywarła wpływ na, na moje życie i na moją relację, na moje zaufanie w stosunku do Pana Boga. Pan Bóg używa wspaniałego obrazu. Swindoll pisze, że ten obraz, który przedstawił Abrahamowi, sprowadzał się do takiego zdania: Ja jestem Bogiem, Abrahamie, a Ty w porównaniu z moim wszechświatem jesteś tylko pyłkiem. Zaufaj mi, wspieram Cię. I tutaj, wiecie, pojawia się to słowo. Ten jeden werset, który wykorzystywany jest w Nowym Testamencie, który daje świadectwo temu, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Czytamy, że wtedy uwierzył panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham bez wahania uwierzył. Stał się pewnym tego, o czym mówił Bóg, o czym zapewniał Bóg Abrahama. I ten werset uważam, werset szósty z 15 rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej, jest jednym z najwspanialszych wersetów w Biblii, bo pokazuje tak naprawdę, na czym powinna się opierać relacja człowieka z Bogiem. Wszystko, co musi uczynić człowiek, to uwierzyć, uwierzyć w to, co Pan Bóg mówi o sobie, o świecie, który stworzył, o ludziach, który, których stworzył o tym, że żyjemy w grzech, o tym, że jest grzech, o tym, że każdy zgrzeszył grzeszył, jest brudny w jego oczach, o usprawiedliwieniu we krwi Pana Jezusa, o konieczności pokutowania, o sądzie, o piekle, o końcu świata i tak dalej i tak dalej. Wszystko, o czym mówi Biblia i relacja z Panem Bogiem powinna się sprowadzać do tego jednego, że człowiek powinien w to uwierzyć. Wiecie, ludzie dzisiaj tak potrafią wszystko komplikować, wymyślać różne Filozoficzne teorie, koncepcje, a Boże Słowo jest takie proste. I nie na darmo Boże Słowo mówi, że upodobało się Panu Bogu zakryć to przed mędrcami tego świata, a objawić to prostym ludziom. I dlatego, tak jak Mirek mówił na samym początku, cieszmy się, bądźmy wdzięczni, że, że ta prawda, ta prosta prawda, ale jakże głęboka i prowadząca do jakże wspaniałych rzeczy względem naszego życia, względem mojego, Twojego życia, wykonała się. I, I ma miejsce w naszym życiu. Takie proste rzeczy, a ludzie potrafią to bardzo komplikować. Zdaje się, że Abraham dochodzi do wniosku, że nie sposób spierać się z tym, który stworzył gwiazdy. Wszechmoc Boga sprawia, że wszystko jest możliwe. Zauważcie, że Abraham nie zadawał żadnych pytań, nie spierał się z Bogiem, tak jak dzisiaj niektórzy mają to w zwyczaju, wykazywać. Teraz ja wykażę wszystko, że. że Chrześcijaństwo jest bezsensowne, że chrześcijaństwo w zasadzie nie ma logiki w chrześcijaństwie. Nie. Abraham nie zadał pytania w jaki sposób się to stanie. Po prostu uwierzył. Nie pozostawił w swoim sercu cienia wątpliwości. Nie było tam miejsca na jakiekolwiek kwestionowania tego, co mówi Pan Bóg. Pan Bóg obiecał mu wcześniej, że będzie potomstwo wyłonione z niego i że on będzie ojcem wielu narodów. I kiedy Abraham zaczął się nad tym zastanawiać, kiedy pojawiały się jakieś może wątpliwości Pan Bóg. Przyszedł, potwierdził mu to, a Abraham się tego uchwycił i uwierzył w to bez żadnych wątpliwości. W liście do hebrajczyków czytamy takie słowa. O wierze, jedenasty rozdział. Będę czytał wybrane fragmenty od pierwszego do dwunastego wersetu, wybrane z, tych, z, tych, z tego zakresu wersety. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Abraham nie widział, nie miał żadnego namacalnego dowodu, że to, o czym mówi Bóg, może się spełnić. Wręcz przeciwnie. Pojawiały się wątpliwości, bo okoliczności nie sprzyjały. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne nie powstało ze świata zjawisk, a ile dzisiaj próbuje się nam wmówić, że świat powstał w drodze ewolucji, wymyślane są różne Kompromisowe teorie, dobrze, nie. Pan Bóg stworzył jedną komórkę, a z tej, z, tej, z tej komórki wszystko ewoluowało. Nie, Biblia mówi w kontekście wiary, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I dalej, w szóstym wersecie: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. I że nagradza tych, którzy go szukają. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia. I to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę? Przeto też z jednego człowieka, i to nie omal obumarłego Abrahama, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Czy dociera do nas to, co znaczy wiara? Jakże prosta jest, jakże prosta jest definicja wiary, a jakże głębokie rodzi konsekwencje, jaka jest w niej moc? Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Pan Bóg nie poprzestał tylko na tym, że uznał Abrahama za usprawiedliwionego. I w dalszych wersetach tej historii czytamy, że Pan Bóg <laughs> objawia Abrahamowi pewne szczegóły. To jest to szczególnego rodzaju objawienie. My czasem tego nie zauważamy, ale Pan Bóg w pierwszej Mojżeszowej. Pisze o tym, co będzie w przyszłości, co, co się wydarzy z narodem izraelskim. Pan Bóg też zawiera z Abrahamem przymierze. To, co się stało, ta cała ceremonia to była swego rodzaju umowa, z kontekstu historycznego możemy wywnioskować, że w tamtych czasach nie było formy pisemnej dla zawieranych umów, ale odbywały się specjalne ceremonie, które stanowiły i potwierdzały wyraz i wolę zawarcia przez strony jakiejś umowy. I właśnie e, poprzez to, że Abrahamowi zostały ujawnione przyszłe wydarzenia, zostały mu objawione to, co będzie się działo z narodem, który Pan Bóg wywiedzie z niego. To, było, to był dowód, to, był, to było takie podkreślenie, że Pan Bóg chce zawrzeć z Abrahamem przymierze. Pa, Pan Bóg pokazał Abrahamowi, jaki wpływ na całą ziemię i narody będzie miał naród wywodzący się z niego. Czy naród ten nie ma do tej pory wpływu na cały świat i na losy tego świata? Wszystko w zasadzie prędzej czy później prowadzi nas właśnie do, do tego narodu. I muszę wam powiedzieć, że Pan Bóg wskazał te ziemię i bibliści mówią, że ten, te ziemię, które wskazał, to jeszcze w chwili, znaczy już w przeszłości i aż do czasu obecnego Izrael jeszcze tych ziemi nie objął w panowaniu. Także ta obietnica Pana Boga jest cały czas aktualna i musi się wypełnić, bo Pan Bóg wypełnia swoje obietnice. Dlaczego taka ceremonia? Dlaczego... Co, co kryje się pod tą symboliką? Pozwólcie, że posłużę się tutaj cytatem z tej książki, żeby wyjaśnić tą właśnie symbolikę tej ceremonii. Dla nas, żyjących kilka tysięcy lat później, symbolika szczegółów tak zawieranego przymierza jest nieczytelna. Niemniej archeologia pomaga nam wyjaśnić część tej tajemnicy. W normalnych okolicznościach świadkami ceremonii byłyby wspólnoty obu zawierających przymierze stron. Przymierze i jego warunki trwałyby w pamięci zbiorowej członków rodziny i ich przyjaciół. Czy bowiem mógłby zatrzeć się w pamięci obraz ogromnych, rozciętych na pół zwierząt, leżących po obu stronach, utworzonej w ten sposób ścieżki? To właśnie od tego zwyczaju wywodzi się hebrajski zwrot mówiący o rozcięciu przymierza. Na starożytnym Bliskim Wschodzie przy składaniu przysięgi dodawano klauzulę mówiącą o tym, że jeśli ktoś złamie jakieś ważne przymierze, ściągnie na siebie klątwę. Być może przejście między połowami zwierząt miało być symboliczną deklaracją o następującej treści. Niech i mnie spotka podobny los, jeśli nie dotrzymam tego, do czego się zobowiązuje. W akcie czystej łaski Bóg także przeszedł tą ścieżką, zobowiązując się tym samym do wypełnienia bezwarunkowego przymierza, które zawarł z Abrahamem. Abraham w tamtej chwili miał, jak powiedzieliśmy, 85 lat. Zmarł w wieku 175 lat, o czym czytamy w 25 rozdziale księgi, pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czyli jeszcze trochę życia mu zostało. Czy nie były uzasadnione jego wątpliwości, jego, um, jego takie rozterki co do tego, że, że mam już tyle lat i nie mam, nie mam syna jeszcze? Abraham musiał obawiać się, jak będzie wyglądało jego dalsze życie. Pojawiły się wątpliwości, ale Pan Bóg go uspokoił poprzez ustne zapowiedzi, poprzez objawienie mu przyszłości i również poprzez zawarcie tego szczególnego przymierza. Szczególne jest również to, że Pan Bóg zapewnił wprost Abrama, że jego udziałem będzie życie długie życie i o tym czytamy i o tym czytamy. Zaraz to spróbuję znaleźć W 15 wersecie 15 rozdziału, a ty odejdziesz od ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Oznaczało to mniej więcej tyle, takie zapewnienie, że ty Abrahamie odejdziesz w pokoju, będziesz, dożyjesz długich, dostatnich e, lat. Kochani i teraz tą historię chciałbym pokrótce przenieść do naszego życia, do mojego życia, do, do życia mojego i twojego. <laughs> Jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji dzisiaj niż Abraham, bo wiemy bardzo dużo o nim. Tak jak powiedziałem, mamy różne Biblije, różne komentarze. Pytanie jest tylko takie: czy czasem to, że mamy dostęp do tak wielu informacji, do tak wielu źródeł, nie przysłania nam tej osobistej relacji z Panem Bogiem? Czy poświęcamy czas na takie osobiste rozmowy, twarzą w twarz z Panem Bogiem? Gdzieś w zaciszu, na tematy dla nas ważne, intymne, o których być może nikt nie wie. Czy dążymy, żeby ta relacja z Bogiem, z Panem Bogiem się rozwijała? Czy polegamy tylko na, na tym, co gdzieś wyczytamy w komentarzach, usłyszymy od innych z ust kaznodziejów? Czy rozmawiamy z Nim? Czy słyszymy osobiście Jego głos? To pytanie musimy sobie zadać. Tak jak powiedzieliśmy, priorytety i cele Abrahama były związane z Panem Bogiem. I mimo, że w pewnym momencie pojawiła się jakaś wątpliwość, wahanie, to Pan Bóg umocnił Abrahama i Abraham uwierzył Panu Bogu. Także mu, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Czy moje i Twoje życiowe cele i priorytety są podporządkowane Panu Bogu? Jeśli nie jesteś odrodzonym chrześcijaninem, to warto zacząć szukać Pana Boga, nawiązać z Nim relacje i odkryć, jaka jest jego wola dla, mojego, dla Twojego życia, jeżeli jeszcze nie oddałeś swojego życia Panu. Jeśli jesteś chrześcijaninem, który żyje swoim życiem, który zajmuje się swoimi sprawami, to tak naprawdę nie jesteś prawdziwym, nie jesteś w prawdziwej relacji z Panem Bogiem, a, ale jesteś chrześcijaninem nominalnym, tylko z nazwy, bo bycie. Chrześcijaninem, tym prawdziwym oznacza bycie w bliskiej relacji z Panem Bogiem, pozostawanie w nim w bliskim kontakcie. A nie o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby nazywać się tylko chrześcijaninem, ale żeby chrześcijaństwo było wyrazem naszego życia. Chrześcijaństwo polega na słuchaniu głosu Pana Boga, na wypełnianiu tego, co On ma dla mnie dla i dla mojego życia. Szczególnie ważne to powinno być dla Nasz, dla młodych ludzi, dla tych, którzy dopiero zaczynają swoje życie. I taka moja rada, wiem, że dzisiaj nie mamy tutaj pośród nas młodych ludzi, żeby młodzi ludzie szukali go, wołali go wytrwale, aż go znajdą, aż nawiążą z nim bliską relację, bliską społeczność, tak aby on mógł kierować ich życiem. Wiecie, tak było w moim życiu, że. Um, już nawet na etapie egzaminów gimnazjalnych, my dzisiaj starsi mówimy, że to są takie nieważne okresy, że, że ta pestka, tam, czym się ty przejmujesz, ale dla młodych ludzi są to już ważne decyzje, ważne wybory, ważne egzaminy, które decydują o dalszym rozwoju i dobrze jest, żeby powierzać to wszystko Panu Bogu i dlatego też tutaj się modlimy, żeby wola Pana Boga wypełniała się w życiu młodych ludzi, żeby również błogosławił ich na tych egzaminach, na maturach. I ja właśnie też tak miałem. I wiecie, w gimnazjum, kiedy miałem zdawać egzaminy gimnazjalne, modliłem się o to, żeby Pan Bóg błogosławił je. I dostałem słowo, które gdzieś mnie uspokoiło i którego się uchwyciłem że Pan strzec będzie Twojego wejścia i Twojego wyjścia. I z tym słowem też poszedłem na, na studia i tego się mogłem trzymać. Później znowu potrzebowałem Bożego posilenia, Bożego podniesienia, ale za chwileczkę jeszcze o tym powiem. Mówiliśmy o rozterkach w życiu Abrahama, że pojawiły się one. Czy nie jest tak czasem w naszym życiu? Czy nie pojawiają się pewne wątpliwości, obawy, czy nie pojawiają się one w obliczu jakichś różnych dramatycznych, traumatycznych przeżyć, doświadczeń, zmagań? Prób pojawiają się i takie, takie jest nasze życie. Czasem przechodzimy również próby naszej wiary, które mają nas kształtować i pogłębiać naszą relację z Panem Bogiem. Jakie są Twoje rozterki? Czego dotyczy Twój niepokój? Wypisałem sobie, wiecie, tutaj takie rzeczy jak praca, zaopatrzenie w dobra materialne, przyszłość dzieci, rodziny, wojna, krach finansowy, głód, który być może przyjdzie. Twoje zdrowie, zdrowie Twoich bliskich, rozwój Twoich dzieci, planowane inwestycje, a może mamy rozterki co do pewności zbawienia, co do czasów ostatecznych, co do przyjścia, prześladowań i tego, czy wytrwam przy Panu, czy nie wytrwam przy Panu. Każdy chrześcijanin przechodzi przez różne próby, doświadczenia swojej wiary i, i, i społeczności z Bogiem. Ale tak jak czytaliśmy o Abrahamie, mimo tego, że mamy różnego rodzaju rozterki, to Pan Bóg jest dobry i on zachowuje się jak troskliwy ojciec. On przychodzi do nas pierwszy, z wyprzedzeniem. On się nie obraża na to, że czasem upadamy w wierze, że czasem zastanawiamy się, czy, czy on jest, czy on istnieje, czy, czy jeszcze nas nie porzucił, czy stoi obok nas. On rozumie nas bez słów i potrafi uciszyć burzę naszych myśli, tak jak zrobił to w przypadku Abrahama, rozmawiając z nim, wdając się w tą rozmowę. Pan Bóg daje nam zapewnienie, że jest tym, który może ukoić nasze lęki. Te wszystkie rozterki, te wszystkie obawy, on może to zabrać. I wiecie, to w tym momencie powiem. Tak było w moim życiu, że na studiach, czy już po studiach, już kiedy pracowałem, miałem pewne obawy co do tego, jak, jak będzie wyglądało moje życie, jak będzie wyglądało moje życie, moja przyszłość. I ciągle to było jakby, ja modliłem się do, do Pana Boga, oddawałem mu to, wyznawałem, dziękowałem, że on się będzie o mnie troszczył, ale ciągle odczuwałem ten niepokój gdzieś w głębi serca. Zawsze pojawiał się ten stres. Co będzie dalej, co będzie później? I wiecie, wtedy akurat przeczytałem książkę i przeczytałem ten rozdział Swindola, i przeczytałem o, tym, o, to, o tej historii, jak Pan Bóg wziął wręcz z namiotu. Abrahama i wyprowadził go. Powiedział: Chodź ze mną i spójrz w gwiazdy. I poszedłem wtedy, pamiętam na spacer, wiecie, w taką okolicę górską. I dlatego mówię, że, że no, od, no, tak, taką szczególną uwagę zwracam na te gwiazdy. I wtedy pamiętam, modliłem się, wyznawałem i wtedy spojrzałem w gwiazdy i, i wyznawałem, że Bóg jest ze mną i że Bóg jest Bogiem wiernym, jest Bogiem wszechmocnym, potężnym i do niego należy. Wszelka władza, wszelka moc na ziemi, i on może uczynić wszystko. I wiecie, że od tamtego czasu doznałem takiego Bożego pokrzepienia, gdzie ten podświadomy lęk, podświadomy niepokój zniknął. I dzięki Bogu, że mogę w tym trwać i wszystkie moje sprawy mogę mu powierzać, i w sytuacji, w której nagle się coś chwieje, w sytuacji, w której u kogoś innego pojawiłyby się już obawy, w sytuacji, w której ktoś już by próbował zaradzić jakoś sytuacji, ja mam pokój i mogę mówić spokojnie, Bóg jest ze mną. nie muszę, Ja nawet nie muszę się tym przejmować, nie muszę czynić żadnych starań, bo wiem, że najlepsze rozwiązanie, najlepszy czas ma mój Bóg, który mnie o tym zapewnia, bo On przecież stworzył cały ten wszechświat, o którym mówiła w modlitwie siostra Basia i stworzył te wszystkie gwiazdy, które pokazał Abrahamowi. Panu Bogu możesz powiedzieć wszystko, On się nie obrazi. Bądź z Nim szczery, bądź otwarty, nie ukrywaj przed Nim swoich rozterek, ale wylej je na Niego. I Biblia wzywa nas w 1 Piotra, w 5 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Mamy złożyć wszelką troskę, On się nie obrazi. On nie jest tym, który się ugnie pod tym wszystkim, którego załamie to. Można spokojnie złożyć na Niego wszelką troskę. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Pamiętaj o tym, że Pan Bóg ma swój czas na wypełnienie swoich obietnic względem, względem Twojego życia. Czasem myślimy, że Pan Bóg nas zostawił, czasem myślimy, że sami walczymy z przeciwnościami losu, ale tak nie jest. Nie odbierajmy zwłoki Pana Boga jako unieważnienia tego, co nam obiecał w swoim słowie i co być może już kiedyś od Niego odebraliśmy. On po prostu ma lepszy czas. On zna wszystkie okoliczności. On wie, że może potrzebujesz czasu. Aby na przykład dorosnąć, dojrzeć, Abraham musiał czekać bardzo długo na, na syna. Czekał bardzo długo, przechodził przez różne rzeczy, wydawał i czasem podejmował własne decyzje, żeby, żeby mieć syna, żeby ta obietnica się spełniła, ale później spotykał się z konsekwencjami, z wielkimi konsekwencjami, z którymi do dzisiaj się ludzie właśnie z tego powodu, e, jeśli kojarzycie Ismaela, to do, do dzisiaj e, trwa konflikt tak, między Izraelem a a, a narodem arabskim, który wywodzi się od Ismaela. Zwróćmy uwagę na werset 16. Tam pisze coś takiego, kiedy Pan Bóg objawia przyszłość, lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. I to potwierdza wprost, że Pan Bóg ma swój czas. On zna okoliczności, on ma swój plan i on chce, żeby ten plan się wypełnił. O tym też rozmawialiśmy na modlitwie na górze z Mirelką, z Romanem, z Natanem, że czasem się modlimy, nie słyszymy odpowiedzi od Pana Boga, ale pamiętajmy, że nie ma niewysłuchanych modlitw, bo On ma swój czas i On wie, co ma uczynić i w jakim czasie, bo wie, co jest najlepsze dla nas. Dlatego ufajmy Panu. Pan Bóg nie chce lęku w Twoim życiu, nie chce tego niepokoju, który ciągle się pojawia, który pojawia się może co rano, który pojawia się może przy każdej okazji, kiedy coś się zaczyna trząść. Kiedy coś się zaczyna ruszać, to co zbudowaliśmy, to co jest zbudowane wokół nas, nie. On chce, żeby tego lęku i tego niepokoju nie było. Jest taka pieśń, ta pieśń mi się przypomniała i na pewno Mirkowi się będzie dobrze kojarzyć. Często spotykam ludzi, co pytają mnie, czemu nie ma cudów dziś jak za dawnych dni? Lecz cuda są, ja wierzę w to, bo Biblia mówi mi, że Bóg wczoraj Bogiem cudów był. Za czasów Abrahama, i tym samym jest i dziś. I refren. Bóg jest dziś taki sam, on jest wciąż taki sam. Jeśli wczoraj miał moc, to i dzisiaj ją ma. Słyszy twoje modlitwy, potrzeby twe zna. Nie załamuj się dziś, Bóg odpowiedź ci da. Czy zastanawiałeś się nad swoją wiarą? Czy jesteś w stanie op op opowiedzieć, dać świadectwo temu, czym jest ta wiara dla ciebie? Czy rozumiemy o co chodzi w wierze, z której wypływa usprawiedliwienie w oczach Pana Boga? O usprawiedliwieniu nie decyduje to, do, przynależymy, do jakiego przynależymy wyznania, społeczności, grupy religijnej, ale decyduje to, czy w naszym życiu zrodziła się wiara w to, co Bóg uczynił dla Ciebie i dla mnie, przez Pana Jezusa Chrystusa. Jest to osobiste przeżycie, które musi dotknąć każdego człowieka. Jeśli ty człowiek. Osobiście tego nie przeżyje, nie można mówić o tym, że dostąpił zbawienia, że dostąpił usprawiedliwienia. Człowiek nie jest w stanie zapracować na to. Bez tego przeżycia nie ma zbawienia, nie ma usprawiedliwienia w oczach Pana Boga. Jest to fundamentalna sprawa. Paweł w liście do Rzymian w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie pisze tak: Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To dzięki Panu Jezusowi i Jego ofierze na krzyżu możemy być nazwani przyjaciółmi Boga. Ale do tego właśnie konieczne jest zrozumienie i przyjęcie tego, co stało się na krzyżu Golgoty. W Koryntian w 5 rozdziale od 14 do 15 zapisane są takie słowa: Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, nas którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. My tego nie widzieliśmy, ale to jest nasze przekonanie wypływające właśnie z wiary. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. I kończąc już, już kochani, ostatni komentarz. Abraham prosił o jakiś znak, o jakieś zapewnienie. Tak? Czytamy w 8 wersecie, a on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? My często też jesteśmy ludźmi, którzy lubimy żyć w oparciu o jakieś zapewnienia, czujemy się wtedy bezpiecznie, chcemy, chcemy mieć jakiś dowód, chcemy mieć jakiś znak, znak. Tylko wracamy do tego, co już powiedziałem. Abraham nie miał Biblii. Abraham nie miał Bożego Słowa, a my mamy Boże Słowo. Mamy Biblię, która jest skarbnicą Bożych obietnic, które są dedykowane do, odnośnie życia każdego z nas, do życia mojego i Twojego. Tam jest opisane też przymierze, jakie Pan zawarł z człowiekiem, tam są wskazówki, zapewnienia. To jest jedno. Poza tym, jeśli już idziesz za Panem, potrzebujesz znaku, Obejrzyj się za siebie i policz to wszystko, co On już Ci dał. Policz te dary, które Pan Ci dał. Inna wspaniała pieśń. Policz dary, które Pan Ci dał. Policz wysłuchane modlitwy. Wspomnij na akty łaski Pana Boga względem Twojego życia. Z tym słowem chciałbym Was zostawić i tym słowem chciałem się podzielić, Was zachęcić. Niech Pan Was błogosławi.